zwrócić uwagę na to, w jaki sposób i co mówią tutaj przedstawiciele różnych instytucji państwowych. Jednostka strzelecka 2028 uroczyście obchodziła drugą rocznicę powstania. Dla mieszkańców Częstochowy, gdzie mieści się siedziba jednostki, strzelcy zorganizowali w centralnym punkcie miasta na Placu Biegańskiego festyn z licznymi atrakcjami. Ich dotychczasową działalność doceniły władze miejskie. Chciałbym pogratulować strzelcom ich wyboru, tego, że trwają przy wartościach patriotycznych, przy bardzo prostych słowach Bóg, honor, ojczyzna. Na Placu Biegańskiego częstochowianie mogli się zapoznać z wyposażeniem, które na co dzień posługują się strzelce. Ale członkowie jednostki wyjaśniali zarazem uczestnikom zabawy, że ich misja nie ogranicza się tylko do szkoleń militarnych. Wbrew pozorom, to co może tu prezentujemy, gdzie mogą być żadne potrzebne wnioski, że prawda, nie robimy z niego, tylko biegamy w terenie, opakujemy się, strzelamy. Owszem, to są ćwiczenia, ale raczej już dla troszkę starszych strzelców. Natomiast podstawa, wiadomo, to jest musztra, to jest wykłady z historii, wykłady z obronności państwa, te podstawy teoretyczne, jakie przechodzą żołnierze, służby zasadnicze, prawda, to jest realizowane w przeciągu roku w systemie weekendowym, i obozów letnich i zimowych, dwu-, trzytygodniowych. Dodatkowo jeszcze nasi strzelcy mają zapewnioną możliwość na siłownię, na pływalnię i strzelanie z broni sportowej. To nie chodzi o to, żeby wychować, prawda, jak to się mówi, ludzi, którzy mówią tylko strzelać, a żeby z kim mieli to tego zdrowego ducha. Nawiązujemy bardzo ściśle do tradycji przedwojennego strzelca. Częstochowska jednostka należy do Ogólnopolskiego Związku Strzeleckiego Strzelec, organizacji społeczno-wychowawczej. Tradycje piłsudczykowskie są ideowym fundamentem, na którym wspiera się działalność strzelców. Dzisiejsi strzelcy mają być alternatywą dla dzisiejszej młodzieży i nawiązujemy do historii. Żyjemy dzisiaj w państwie niepodległym, wolnym, więc jak mówił Piłsudski, jak mówił Jan Paweł II, trudniej jest utrzymać niepodległość i pielęgnować ją, niż o nią walczyć. My nawiązujemy do naszych rodaków, którzy walczyli o tę niepodległość, żyli w czasach zaborów, w czasach, kiedy wszystko, co polskie, było niszczone, katowane. W 1908 roku powstał Związek Walki Czynnej we Lwowie i na bazie tego ruchu w 1910 roku w kwietniu został zatwierdzony statut. W grudniu władze tamtejsze zatwierdziły legalnie działalność Związku Strzeleckiego we Lwowie i Strzelca w Krakowie. I to były te początki. Strzelcy ściśle współpracują ze szkołami, a pedagodzy chwalą sobie tę współpracę. Środki kreatywne oświaty w swoim priorytecie głównych zadań ma wychowanie obronne i patriotyczne, czyli miłość umiłowania ojczyzny naszego kraju, naszej Polski. Uważam, że strzelec jest tą organizacją, która bardzo pomaga i wspiera działania i Śląskiego Kuratorium Oświaty, nauczycieli PO, bo nauczyciel to jest takim tym jakby generalem w szkole, który może odpowiada, bo wszyscy odpowiadają za wychowanie młodzieży nauczyciela w szkole. Ale nauczyciel to jest takim głównym, który ma predyspozycję do wychowania obronnego, patriotycznego, ponieważ ten przedmiot jest taki właśnie, taki ma takie cechy. Strzelcy prezentują swoją postawą najbardziej potrzebne dla młodego człowieka wartości. W związku z tym podjęliśmy taką współpracę. Dodatkowo strzelcy pomagają także szkole w życiu codziennym. Zawsze można na nich liczyć, jeżeli cokolwiek trzeba szkole pomóc. Działalność strzelców doceniają także przedstawiciele instytucji publicznych, jak Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej ma do spełnienia bardzo szeroką misję. Misję, która przede wszystkim, której siła może i po części wagi polega na budowaniu świadomości historycznej. Związek Strzelecki jest to organizacja, która bardzo mocno czerpie z historii, organizacja, która z historią jest silnie związana i która tradycje historyczne bardzo mocno pielęgnuje. Czyli w jakim stopniu i strzelcy, i my uważamy, że jest to takie doskonałe narzędzie, które wzajemnie pomaga rozumieć lepiej przeszłość i no, budować świadomość współczesnego młodego człowieka. A teraz przyjrzyjmy się atrakcjom, które dla Częstochowian przygotowali strzelcy. Opowiada Artur Stępień. Pierwsze stoisko to jest nasz sponsor główny, firma Counterbroń.pl, która sprzedaje broń sportową, broń samoobrony, rodzaju akcesoria i jest to w jakiś sposób powiązane z naszą działalnością, dlatego że dużo sprzętu właśnie zyskaliśmy dzięki tej firmie, dzięki jej przychylności.
dzięki temu możemy się, prawda, tym młodzi ludzi szkolić w odpowiedni sposób do różnego rodzaju atrapa broni. Nie jest to oczywiście prawdziwa broń, ale do tych zajęć podstawowych zupełnie się starsza. Dalej jest ustawiona broń treningowa, jakiej używamy już w bardziej zaawansowanym stadium szkolenia. To są przekroje broni. To jest broń prawdziwa w wersji pozbawiona cech bojowych, ale służy przede wszystkim do rozbierania, do nazwania tych elementów podstawowych danej broni. Dalej mamy stoisko straży pożarnej, gdzie są pokazane, prawda, różne rodzaje ratownictwa, sprzętu ratowniczego i to, co straż na co dzień wykonuje. Oczywiście nie obędzie się bez stołówki, z brokówką wystawą słynną, to chyba jeden z ważniejszych elementów brokoza na wszystkie rodzaje tego typu pokaza. Dalej mamy prezentację różnego rodzaju sprzętu, wyposażenia, jakie na co dzień posługują się strzelcy. To jest dalsza część już sprzętu strzeleckiego, tego bardziej zaawansowanego, wyposażenia specjalistycznego, pontony, plecaki, hełmy, wyposażenie osobiste, umundurowanie, spadochrony, można przymierzyć sobie tam sprzęt, prawda, zrobić zdjęcie, zobaczyć, ile to waży, jak się w tym chodzi, jak się porusza, że to wcale nie jest takie lekkie, prawda, jak to wygląda na filmach, że tam ludzie są, prawda, bardzo skoczni, tak jak się założyć te kilkanaście kilogramów na siebie sprzętu, no nie jest to tak łatwo, prawda, nie jest na filmach. Dalej mamy, prawda, przykład samochodu terenowego z firmy Ford, który współpracujemy, również od niej zyskujemy dużo sprzętu, czasami, prawda, uzyskujemy cenną pomoc również w różnych materiałach. To jest przykład samochodu amerykańskiego 2010, który, prawda, się sprawdza w terenie. I z tego typu sprzętu również, jeżeli nie istnieje możliwość, korzystamy. No i mamy zaproszonych również ułanów, którzy, prawda, od niedawna z nami współpracują. To jest właśnie ten wątek historyczny, tutaj głównie atrakcja dla młodych, prawda, żeby się przyjechać na koniu, zobaczyć, jak wyglądali ułani, jakie mieli wyposażenie w okresie międzywojennym. To są ułani z pułku legionowego, 11 pułku legionowego, który został sformowany w 1919 roku. Dalej jest punkt informacyjny naszej jednostki, tam można zobaczyć na zdjęciach historię naszej jednostki, co jednostka robi, jak wyglądają ćwiczenia, jak, prawda, to wszystko ma się na co dzień. To, czego nie można doświadczyć, prawda, będąc w cywilu. Dalej część tutaj wyposażenia specjalistycznego i taka zabawa, konkurencja dla młodych. Można wygrywaczem poszukać sobie różnych metalowych elementów, zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda, prawda, bo wiadomo, to jest bardziej zabawowo, w oryginale to jest bardziej niebezpieczne oczywiście. Członkowie jednostki strzeleckiej 2028 zaprezentowali też pokaz swoich umiejętności. Tutaj kolejną próbkę promocji obronności, promocji naszej historii Oręża Polskiego, aktywizowania społeczeństwa właśnie w tym kierunku. Dyrektor szkoły, który się tutaj wypowiadał na zespołu szkół technicznych na tym filmie, to miało miejsce 3 lata temu, w tej chwili ma 3 klasy mundurowe w swojej szkole, podniósł poziom dyscypliny, podniósł poziom zainteresowania się tymi sprawami, krótko to tak nazwę, propaństwowymi. To jest za słowami pana pułkownika Gąsiorka, to już nie jest alternatywa, to już jest konieczność. W tym duchu patriotycznym, wychowując naszą młodzież, możemy odnieść się do szczególnego powiedzenia, że takie mamy Rzeczpospolite, jakiej młodzież wychowanie.
Żeby, proszę Państwa, uświadomić Was w tym i przekonać, że Strzelec to nie jest tylko organizacja paramilitarna. Dzisiaj się nie boję używać tych słów, bo jeszcze parę tygodni wcześniej staraliśmy się unikać określenia paramilitarna, żeby nie antagonizować, nie wzbudzać pewnych środowisk, które są przeciwne takim naszym ruchom tutaj patriotycznym w kraju. Używaliśmy stwierdzeń obronna, organizacja proobronna. Jak wiemy, nasze harcerstwo poszło w kierunku europejskiego skautingu, w dużej mierze odchodząc od tego przygotowania przeszkolenia proobronnego. Więc w zasadzie w tej chwili Strzelec pozostaje jedną z nielicznych, o ile nie jedyną w takim wymiarze poborowym, wieku poborowego, organizacją, która przeszkala, przygotowuje młodzież dla naszych służb mundurowych, dla wojska, dla policji, dla straży granicznej. Strzelcy, nasi wychowankowie służą we wszystkich rodzajach służb mundurowych, cywilnych, służb państwowych. Także Strzelec jest tutaj w wymiarze praktycznym bardzo przydatny. Ale żeby Państwa uświadomić, przekonać, że to nie jest tylko wymiar militarny, że to jest w dużej mierze i przede wszystkim ten fundamentem działania organizacji strzeleckiej jest wychowanie patriotyczne, obywatelskie, społeczne, to pokażę, w jaki sposób pielęgnujemy także nasze tradycje, ponownie na przykładzie filmu promocyjnego, nasze tradycje na naszych kresach. Zarówno, czyli generalnie tam, gdzie przechodziło, walczyło Wojsko Polskie, tam my też istniejemy. Z jednej strony na zachodzie Monte Cassino, z drugiej strony tu zaprezentujemy film o naszych polskich Termopilach. Telewizja Strzelec. Może jeszcze dwoma zdaniami tytułem wstępu. Proszę Państwa, gdyby nie tych 318 śmiałków z bitwy pod Zadwórzem, którzy zatrzymali konnicę, armię konną Budionnego, gdyby ta konnica w takim wymiarze wcześniej włączyła się być może do bitwy warszawskiej, ale ogólnie wcześniej, do tego przełomowego momentu w wojnie polsko-bolszewickiej, moglibyśmy tę wojnę przegrać. Tych 318, które tam zginęło, my znamy tu w Polsce bitwę pod Wizną, i kapitana niedawno kapitana Reginisa ponownie pochowanego, którego szczątki udało się dzięki środowiskom lokalnym odszukać. Wizna, owszem, polskie Termopile. Tu mamy drugie Termopile polskie pod Zadwórzem. Mało Polacy wiedzą na temat tej bitwy pod Zadwórzem. Wspomnę jeszcze, że tutaj będziemy, to jest blisko przejazdu, przy samym przejeździe kolejowym, przy torach kolejowych. Te sygnały kolejowe, które tam są, to jest sygnał szacunku ukraińskich kolejarzy do tych żołnierzy, którzy tam zginęli. Także zapraszam do obejrzenia tego, jak strzelcy się mówią polskie. Obelisk z krzyżem i biało-czerwoną wstęgą. U stóp Kurhanu tory kolejowe, białe krzyże, a za drzewami domy. Zadwórze, kiedyś kresowe miasteczko nad rzeką Jaryczówką, dziś Podychowska wieś. W niedzielę 22 sierpnia 2010 roku w rocznicę bitwy pod Zadwórzem, zwanej polskimi Termopilami, strzelcy z Podkarpacia oddali hołd tym, którzy poświęcili życie za całość ziem kresowych. 90 lat temu 318 młodych ochotników pod wodzą polskiego Leonidasa, kapitana Bolesława Zajączkowskiego, poległo w Zadwórzu, broniąc dostępu do Lwowa. Zaledwie dwa dni po zatrzymaniu bolszewików pod Radzyminem w bitwie warszawskiej na froncie południowym powstrzymano armię konną. Proszę Państwa, od 8 lat co roku kompania polskich strzelców na cmentarzu Orląt Wolski w Lwowie. Zatrzymując dla siebie, dla tych, którzy tego nie uczynili. W polskich mundurach z polskim sztandarem w Lwowie. Obrońców bolszewicy dobijali rannych bez części i zwłoki. W Zadwórzu stały się dwie idee. Idea internacjonalistycznej rewolucji niesionej na szablach konicy Budionnego, na drodze której stanęła garstka żołnierzy oddanej do końca idei wolności za wszelką cenę, broniących swojej ojczyzny. Pamięć o obrońcach sięga dwudziestolecia międzywojennego. Jeszcześmy nie wiedzieli, co się z bratem dzieje. Tylko był tutaj, walczył, miał zaledwie 16 lat.
Drugi też się, młodszy, a miał 15 lat. I on też się zgłosił, ale był niskiego wzrostu, to go skierowali tylko do pilnowania w nocy mostów nad w Ulanowie nad Stanem. Więc tak mama mówiła, nie wiemy nic, co się z bratem Bronkiem dzieje. No tak, synem. Więc żyliśmy tą niepewnością i tą ciągłą modlitwą, żeby jakoś on ocalał. I rzeczywiście przyszło zawiadomienie, że on ocalał. Więc stąd ta nazwa, polskie Termopile, to mi się trochę zawsze jakoś się buntuje, bo Termopile to było, to te spartańskie to była zdrada, a tu polskie Termopile to było bohaterstwo. I wzywali do poddania się trzykrotnie, a oni na to odpowiadali, Bóg, honor, ojczyzna. Już w 1920 roku społeczeństwo polskie usypało na polu bitwy kurhan pamięci obok cmentarza obrońców. W 1928 roku na kopcu został postawiony postument i od tego czasu rocznica bitwy była obchodzona szczególnie uroczyście. Szczęśliwie, jako jeden z nielicznych kopiec przetrwał czasy burzy dziejowej. Pobyt na Ukrainie w dniach 21-24 sierpnia strzelcy pod dowództwem inspektora Marka Strączka rozpoczęli we Lwowie. Natomiast bazą noclegową było centrum sportowe w mieście Bus, którego władze oddały do dyspozycji prawie 100 członkom Związku Strzeleckiego Strzelec OSW z Podkarpacia. W Busku znajduje się stary cmentarz, na którym jest m.in. polska kwatera wojskowa z czasów obrony Lwowa przed bolszewikami z 1920 roku, pieczałowicie odbudowana przez miejscowych Polaków. Tutaj złożono kwiaty kislicze, tak samo na cmentarzu Orląt-Lwowskich na Łyczakowie, gdzie dodatkowo wręczone zostały awanse kilkunastu dowódcom kadry strzeleckiej z Podkarpacia, które otrzymali z rąk szefa sztabu komendy głównej młodszego inspektora Związku Strzeleckiego Marcina Waszczuka. Wreszcie Zadwórze, dziś podlwowska wieś, która ogrzewa w sierpniu, kiedy obchodzona jest tutaj rocznica bitwy pod Zadwórzem. Mszę świętą koncelebrowali kapelan strzelca Wyżajsku ojciec Radomir Wójcikowski, salezjanin ksiądz Tadeusz Lipater z Przemyśla, również salezjanin ksiądz Piotr Smolka z Przemyśla na Ukrainie oraz proboszcz kościoła świętego Stanisława w Busku, saletyn ksiądz Robert Głodowski z Rzeszowa, który wygłosił homilię. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło narodową kulturę, tworzyło ojczyste dzieje. Abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć. I dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Marszałek Józef Piłsudski mówił, ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Na uroczystości przybyli przedstawiciele Związku Strzeleckiego Strzelec, organizacji kombatanckich, harcerze z Polski i Lwowa, przyjechali przedstawiciele Rzeszowa, Przemyśla, Robczyc i Sądziszowa, Stalowej Woli, Leżajska, Warszawy i Lwowa. Wśród gości obecnych byli wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa Andrzej Kunert, odpowiedzialny sekretarz państwowej międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Ofiar Wojny i Represji Politycznych Ukrainy Światosław Szeremeta. Uroczystości zorganizowało Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej przy wsparciu Związku Strzeleckiego z Podkarpacia. Moi kochani, chcąc zaakcentować stulecie strzelca z inicjatywy dowódcy jednostki strzeleckiej, pana inspektora Strączka, przygotowaliśmy dwie płytki pamiątkowe przedstawiające czwórkę regionową Orzełka Strzeleckiego. Pierwsza jest skierowana. Szanowny pan rotmistrz Eugeniusz Cydzik. Panie rotmistrzu, w roku stulecia strzelca w kolejną 90. rocznicę krwawej bitwy pod Zadwórzem składamy na pana ręce w dowód najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności tę oto płytkę rocznicową,
życząc Panu wielu łask Bożych i zadowolenia z naszej współpracy, z naszej służby. Niech Pańska służba Ojczyźnie będzie wzorem do naśladowania dla naszych strzelców. Niech Pańskie oddanie Rzeczypospolitej stanie się błogosławieństwem dla młodego pokolenia strzelców w służbie Polsce, także w służbie harcerzy. Z wyrazami szacunku, z wyrazami uznania. I druga płytka skierowana. Szanowny Pan Prezes Jan Franczuk. Panie Prezesie, w dowód głębokiej sympatii i najwyższego uznania składamy na Pana ręce tę oto płytkę okolicznościową w stulecie strzelca z życzeniami wszelkiej pomyślności, podziękowaniami i ukłonami za wspieranie strzelców, z gratulacjami za służbę, jaką Pan ofiaruje Ojczyźnie, a także z wolą dalszej udanej współpracy. Proszę o nas pamiętać, bo Pan ma już na stałe miejsce w naszych sercach. Powód Związku Strzeleckiego Strzelec OSW był możliwy dzięki pomocy marszałka województwa podkarpackiego, wojewody podkarpackiego, prezydenta miasta Rzeszowa, starosty Robczysko-Sędziszowskiego, burmistrza Sędziszowa oraz kurii biskupiej w Rzeszowie. Organizatorem była jednostka strzelecka 2021 imienia pułkownika Leopolda Isakumi, a uczestnikami strzelcy z Rzeszowa, Boguchwały, Brzeska, Dębicy, Kolbuszowej, Leczańska, Lubaczowa, Robczyc, Sędziszowa Małopolskiego, Strzyżowa i Wielopola. Opracowanie i realizacja Telewizja Strzelec pod patronatem Telewizji Sędziszów. Proszę Państwa, więc za przykładem tutaj tej pielęgnowania tych tradycji, naszych kresów i tego wychowania patriotycznego, to funkcjonuje od 8 lat pod Zadwórzem. Rokrocznie kompania 100 strzelców, w tym roku 150 strzelców brała udział w zabezpieczeniu tych uroczystości. Jeszcze raz powtarzam, w kraju mamy 86 jednostek terenowych. Odniosę się ponownie do ubiegłorocznej tragedii, gdzie 500 strzelców funkcjonowało pod Pałacem Prezydenckim. Jak wspomniałem, niedojedzonych, niedokąpanych, niedospanych, ale w momencie, kiedy zwalnialiśmy, brakowało nam bardzo ludzi, ale kiedy zwalnialiśmy tych ludzi na odpoczynek, żeby poszli spać, a wiedzieli, że brakuje ludzi do zabezpieczenia na posterunkach, to niektórzy nam się słaniali na nogach, ale nie chcieli pójść spać. Były sytuacje takie, kiedy strzelcy chcieli wziąć urlop i przyjechać na służbę pod Pałac Prezydencki i pracodawcy im odmawiali. Strzelcy korzystali z tych czterodniowych dni urlopu na żądanie. Przyjeżdżali i tą służbę pełnili. To, co nas boli wśród naszych władz w państwie, to to, że Związek Strzelecki jest niedoceniany. No ale w zasadzie wychodzimy z założenia, jeżeli jest redukowane Wojsko Polskie, jeżeli nie widzi się tej potrzeby obronności, jeżeli uznaje się za stosowne formułować stwierdzenia, że jesteśmy bezpieczni, bo nas obroni NATO, bo nas obroni Unia Europejska, no to też nie dziwmy się, że strzelec nie jest w jakiś szczególny sposób wspierany. My mamy na to całą historię Rzeczpospolitej przesiąkniętą wieloma dowodami na to, jak kończą się sojusze. Dzisiaj sojusze są dobre. Za 10 lat może być sojusz zupełnie nieprzydatny, nieużyteczny. 39 rok pokazał, jak Francja i Anglia zostawiły Polskę na pastwę losu. 45 rok podobnie pokazana, historia nam pokazała, jak zostaliśmy bestialsko oddani w ręce Sowietów, w ręce Stalina. Jeszcze raz podkreślam, największym gwarantem bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa jest nasza siła własna. Bądźmy silni, a później wchodźmy w sojusze. Korzystajmy z sojuszy, ale bądźmy sami dla siebie silni. Czynnik finansowy, ekonomiczny, gospodarczy, że to jest duży koszt utrzymania Wojska Polskiego. Rzeczywiście. Stwórzmy obronę narodową. Pokazujemy podłoże do tego, jak stworzyć tę obronę narodową, jak niewielkim wstępem finansowym przy zaangażowaniu tych naszych społeczników, patriotów, ludzi ze środowisk niepodległościowych. Tutaj jestem w środowisku niepodległościowym.
Jak można stworzyć jednostki terenowe Związku Strzeleckiego, które mogą być podłożem dla przyszłej obrony narodowej? Mamy inne organizacje pasożytowe, które mogą wejść w ten nowy komponent i sprawnie spowodować, żeby ten komponent na rzecz społeczeństwa, na rzecz bezpieczeństwa państwa skutecznie funkcjonował. Na przykład Polski Związek Krótkofalowców, specjaliści od łączności. Oni są w stanie przygotować gotową łączność na skalę całego kraju. Kilka innych organizacji pozarządowych i już mamy gotowy komponent. Potrzebne jest wsparcie ze strony państwa, ze strony władz lokalnych po to, żeby właśnie zainwestować w to, co tutaj państwu zaprezentowaliśmy. Wychowanie patriotyczne, obywatelskie, przygotowanie młodzieży. Jeszcze raz podkreślam, Strzelec nie działa w kierunku zmilitaryzowania społeczeństwa. My absolutnie nie chcemy, żeby połowa Polaków chodziła w mundurach. My chcemy wychowywać młodzież w duchu, w takim kierunku, żeby ta nasza młodzież wyrosła na poczciwych obywateli. Poczciwych, wartościowych obywateli. My jesteśmy przeciwnikami takiego życia w społeczeństwie, gdzie kierujemy się tylko konformizmem i konsumpcjonizmem. My chcemy wychowywać młodzież w taki sposób, żeby się po prostu z uśmiechem na twarzy cieszyć życiem, ale za słowami znowu ministra Szeremietiewa, Romualda Szeremietiewa, stworzyć czynnik odstraszający dla przeciwnika z zewnątrz. Że jeżeli ktoś ze wschodu pomyśli o tym, żeby tu znowu powstało noga obcego wojska, to się 10 razy nad tym zastanowi, zanim tu wejdzie, bo będzie wiedział, że tutaj są tacy przeszkoleni młodzi ludzie. Gros tych strzelców, którzy funkcjonują w Strzelcu, po latach odchodzi. Gdzieś tam czynniki zawodowe, rodzina, dzieci powodują, że z tej służby odchodzą. Ale nasze zadanie zostaje wykonane, bo oni zostali przygotowani na tych świadomych, czynnych, aktywnych obywateli. Najgorszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, jeszcze raz powtarzam, jest błędna świadomość społeczeństwa, że jesteśmy bezpieczni. Ja wolę 10 razy pójść ze swoimi dziećmi do lekarza, żeby sprawdzić, jeżeli podejrzewam, jakiś brzydki kaszel jest i upewnić się 10 razy niepotrzebnie, że nie ma jakiegoś poważnego niebezpieczeństwa, niż raz zaniedbać i nie pójść wtedy, kiedy się coś poważnego dzieje. W takim wymiarze my tutaj działamy. Przygotowujemy to nasze społeczeństwo poprzez młodzież od 20 lat po 89 roku. 20 lat współczesnego działania, dowodów na to, że ten strzelec działa i funkcjonuje. Proszę państwa, pozwolę jeszcze sobie w krótkiej prezentacji, którą wykorzystywaliśmy niedawno na spotkanie z ministrem obrony narodowej, podkreślić to, czym jest dzisiejszy Związek Strzelecki. Organizacja proobronna, paramilitarna, wychowawcza, mająca na celu wychowanie patriotyczne, obywatelskie, społeczne polskiej młodzieży. Jeden z głównych celów jest przygotowanie młodzieży do służby, do polskich formacji mundurowych, głównie Wojsku Polskim. Strzelec to jest nawiązanie, odwołanie do historii, do siły i obronności, do bezpieczeństwa państwa. Zadanie pro ara et fortis, w obronie ojczyzny i domu. I główny cel, umacnianie systemu obrony narodowej, systemu bezpieczeństwa państwa, czyli działanie na rzecz niepodległości Polski. Struktura strzelca. Komenda główna mieści się, jak wspomniałem, w budynku Pasty w Warszawie. Kraj jest podzielony strzelecki na 4 okręgi strzeleckie. Tutaj mieścimy się na terenie centralnego okręgu strzeleckiego, gdzie województwo warmińsko-mazurskie wchodzi w skład tego województwa. Drugi okręg strzelecki południowo-wschodni, trzeci śląsko-małopolski, czwarty pomorski. W skład pierwszego okręgu strzeleckiego województwa mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, drugiego południowo-wschodniego, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, południowo-wschodniego, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, trzeciego śląsko-małopolskiego, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, i czwarty okręg strzelecki pomorski, województwa pomorskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubelskie. Tutaj zwrócę uwagę na to spadkobierstwo historyczne. Drugi okręg strzelecki, mimo że składa się z trzech województw i najmniejszego terenu, liczy największą ilość strzelców, około 2000 na terenie tego drugiego okręgu strzeleckiego. Czwarty okręg strzelecki z województwami pięcioma, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, mimo największego obszaru terenowego jest najsłabszym okręgiem strzeleckim. Zadania zrealizowane w samym 2010 roku przez Związek Strzelecki.
Czyli ten profil wojskowy, szkolenia wojskowe, podstawowe, unitarki, czyli przeszkolenie polskich rezerw. Bo jak wiemy, wojny nie wygrywa armia zawodowa, tylko wojny wygrywają rezerwy.